Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Niechęć do szczepień przeciwko COVID-19 wśród mieszkańców Suwałki ościennych gmin zaniepokoiła przewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk Zdzisława Przełomca. W swej najnowszej interpelacji próbuje skłonić prezydenta do podjęcia działań stanowiących zachętę do skorzystania z tego rodzaju ochrony przed zakażeniem koronawirusem. I rzeczywiście statystyki szczepień w Aranie i szpitalu nie powalają. W ostatnim rządowym raporcie Suwalszczyzna to wręcz biała plama. W niedzielę nie zaszczepiono ani jednej osoby w naszym mieście. Identyczna sytuacja jest w powiecie ziemskim suwalskim oraz powiatach augustowskim czy sejneńskim. Jak nas poinformował pełnomocnik miasta do spraw szczepień, do tej pory w Aranie wykorzystano około 2000 dawek szczepionki. Teraz brakuje chętnych. Czy faktycznie mieszkańcy regionu nie chcą przyjmować wakcyny? Spotkamy się z tym, że ludzie chcą wybierać rodzaj szczepionki. Dotychczas mieliśmy do wczoraj dwa rodzaje. Mieliśmy AstraZeneca i Moderna. Dziś jest tylko Astra i czekamy na dostawę Moderny, która jest zamówiona na jutro. Być może chodziło właśnie o konkretną szczepionkę, bo też i co wiem, że firma Revita pozamawiała inne też rodzaje szczepionek. Pytanie, co dostaniemy, to już zależy od Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Więc czy taka sytuacja mogła mieć miejsce, nie potrafię odpowiedzieć. Odpowiedzi szukaliśmy również w szpitalnym punkcie szczepień. Ten akurat w sobotę i niedzielę był nieczynny, ale w inne dni tygodnia chętni byli. I nawet według opinii Angeliki Falkowskiej, pełnomocnika szpitala do spraw szczepień, dała się zauważyć pewna niewielka, ale jednak tendencja wzrostowa. W czym więc problem? Jeśli chodzi o Astrę, pacjenci rezygnują po prostu. Jeśli mają, rezygnują. My na chwilę obecną nie szczepimy Astrą. No chyba, że ktoś tam, no nie wiem, ale raczej nie. W większości szczepimy Moderną i Pfizerem. W tym tygodniu, jeżeli przyjdzie, to będziemy jeszcze szczepić Johnsonem, bo mam obiecane, że na 12 maja jest dostawa, ale głównie Moderna i Pfizer. No ludzie, no nie chcą tej Astry, wie pani, tak. Utrzymuje się ta tendencja. Angelika Falkowska poinformowała nas również, że wyraźnie dostrzegalne jest zainteresowanie mieszkańców szczepionką Johnson & Johnson. Dlaczego? Trudno odgadnąć. Szczepionka firm Moderna i Pfizer to wakcyny mRNA. Dwa kolejne preparaty, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson, to wakcyny tzw. wektorowe, które zawierają niezdolnego do replikacji adenowirusa. Zasada działania obu preparatów jest identyczna. Skąd zatem ta niechęć do AstraZeneca? Być może to kwestia tego, że Astra ma tak zwaną złą prasę. Wokół amerykańskiej szczepionki takiego szumu medialnego nie było. Z obserwacji poczynionych przez Angelikę Falkowską wynika, że zainteresowanie preparatem Johnsona może wynikać z faktu, że ta wakcyna podawana jest tylko jeden raz. Jedna dawka, dużo osób, wie pani, no już trochę się to luzuje, chce pewnie gdzieś wyjechać. Jak ustaliliśmy, w Arenie jest jeszcze w magazynie kilkaset sztuk szczepionki AstraZeneca i podanie jej może się odbyć wręcz od razu. W tym momencie tak, mamy na stanie AstraZeneca, zamówiona jest Moderna. Jutro, czyli we wtorek, ma być dostawa. Do niedzieli włącznie w Suwałkach według raportu rządowego podano około 22 tysięcy dawek. Nieco ponad 5800 osób jest już po podaniu drugiej dawki. Miejmy nadzieję, że dostępność innych niż Astra preparatów wpłynie na decyzję mieszkańców w sprawie szczepień. W poniedziałkowy poranek do Polski dotarła potężna dostawa wakcyny Pfizera. Aż 1 200 000 sztuk szczepionki. W kolejne dni, we wtorek, do kraju dojedzie ponad
110 tysięcy szczepionek Johnsona, w środę około 200 tysięcy AstraZeneca, a pod koniec tygodnia ćwierć miliona szczepionek Moderny. Wielu rodziców nastoletnich pociech czeka również na decyzję w sprawie szczepienia 16 i 17-latków. Zgodnie z rządową zapowiedzią, lada moment swoją rekomendację, od której zależy dopuszczenie ich do szczepień, wyda Rada Medyczna.